Państwa serdecznie w imieniu własnym i całego zespołu Muzeum Historii Medycyny na kolejnym wykładzie w kręgu historii medycyny. Tym razem przedstawimy Państwu sylwetkę naszej wielkiej, uczonej, dwukrotnej noblistki, która odkryła dwa pierwiastki polonira. Mowa oczywiście o Marii Skłodowskiej-Curie, która rozwinęła również badania nad promieniotwórczością. I to dzięki jej odkryciu można mówić oczywiście o wielkim kroku milowym w medycynie, ponieważ pierwiastki, które odkryła, izotopy tych pierwiastków znalazły zastosowanie w lecznictwie chorób nowotworowych, głównie w diagnostyce i terapii. W konsekwencji oczywiście tych odkryć zaczęto na całym świecie organizować instytuty radowe, które miały na celu leczenie raka oraz prowadzenie dalszych prac badawczych. Istotnym oczywiście przyczynkiem dzisiejszego naszego spotkania jest 90. rocznica otwarcia Instytutu Radowego, który powstał właśnie dzięki naszej wielkiej uczonej. Instytut otwarto w 1932 roku. I wówczas jako jedna z pięciu placówek w Europie tego typu. Okazuje się, że historia Instytutu Radowego ma również związki z naszą uczelnią poprzez profesorów naszej uczelni, między innymi Franciszka Czubalskiego, Ludwika Paszkiewicza, Stefana Pieńkowskiego, Adolfa Wojciechowskiego oraz ginekologa Adama Krzyżewicza, a później również dermatologa Franciszka Krzyształowicza. Oni w 21 roku tworzyli skład Towarzystwa Instytutu Radowego i uczestniczyli również w opracowaniu pierwszego programu walki z rakiem. Ale do tego była potrzebna oczywiście ta instytucja, ta placówka, o której dzisiaj usłyszymy od pana profesora Tomasza Pospiesznego. Dodam jeszcze tylko, że dyrektor powojenny Instytutu Radowego, Tadeusz Koszarowski, jest bohaterem wystawy przygotowanej przez nasze muzeum, która znajduje się ta wystawa w Bibliotece Głównej WUM-u, na którą oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy do obejrzenia i zgłębienia tematu. A ja przy okazji chciałabym przedstawić książki, które znajdują się w naszej bibliotece muzealnej. To są właśnie z tej dziedziny, o której dzisiaj będziemy mówić, między innymi o Tadeuszu Koszarowskim, która została opracowana przez Edwarda Topika, profesora i dyrektora, pierwszego dyrektora naszego muzeum. Tutaj o Tadeuszu Koszarowskim, następnie właśnie materiały do historii Instytutu Radowego, które też zostały opracowane. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze kolejna książka też o Marii Curie Skłodowskiej, też opracowana przez profesora Edwarda Topika. Ale tymczasem chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu naszego prelegenta, który właśnie przedstawi nam ten temat, rozwinie zagadnienie Instytutu Radowego i przypomni nam, opowie ciekawe biografie, fragmenty może biografii Marii Curie Skłodowskiej, o której Państwo na pewno już dużo wiecie. Przedstawiam Państwu pana profesora Tomasza Pospiesznego, profesora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor zajmuje się nie tylko chemią produktów naturalnych, ale również jest autorem wielu biografii kobiet nauki przede wszystkim. I między innymi właśnie przedstawię Państwu książkę, w której autor przedstawił prawdziwy portret Marii Skłodowskiej-Curie, Zakochana w nauce. To jest książka najnowsza, która wyszła w tym roku, więc jeszcze cieplutka. I również książka wydana w tym samym wydawnictwie, też właściwie parę dni książka ma. To są listy Marii Skłodowskiej-Curie do rodziny w Polsce. Zachęcam Państwa do zakupu tych książek i zgłębienia tejże
lektury. A tymczasem, panie profesorze, zapraszam do wykładu. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa uczelni. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i możliwość podzielenia się ze słuchaczami biografią Marii Skłodowskiej Curie oraz początkami Instytutu Radowego, placówki, która, proszę Państwa, jest jedną z najważniejszych placówek na całym świecie, jeśli chodzi o badania naukowe, ale jednocześnie o leczenie osób chorych na choroby nowotworowe. Rzeczywiście okazją do dzisiejszego spotkania jest 90. rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie, która właściwie będzie już przypadała za kilka chwil. To jest to spotkanie, właściwie odbywa się w przededniu wielkiej uroczystości, która miała miejsce 90 lat temu. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście warto wspomnieć o początkach nauki związanej z promieniowaniem tego pierwiastka, od którego wszystko się zaczęło. Otóż, proszę Państwa, 2 marca 1896 roku francuski uczony Antoni Henri Becquerel, który pochodził z bardzo właściwie takiej zasłużonej rodziny francuskich naukowców, bo zarówno jego dziadek, jak i jego ojciec byli doskonałymi fizykami, którzy od wielu lat zajmowali się badaniem fosforescencji i fluorescencji. Becquerel był zafascynowany tym zjawiskiem i dzisiaj wiemy, że właściwie zupełnie przez przypadek zainteresował się solami, które zawierają pierwiastek uran. W tamtym czasie warto pamiętać, że uran był ostatnim pierwiastkiem, który znajdował się w układzie okresowym. Nie było pierwiastków, które byłyby cięższe od uranu. I Becquerel wykonywał bardzo proste doświadczenie, a mianowicie naświetlał promieniowaniem słonecznym minerały zawierające uran, po czym obserwował emisję tego promieniowania. I był przekonany, że minerały uranu pochłaniają promieniowanie słoneczne i potem je oddają. W lutym 1896 roku w Paryżu była bardzo brzydka, deszczowa pogoda i Becquerel nie mógł naświetlić minerałów uranowych światłem słonecznym, schował je do szuflady razem z kliszą fotograficzną i po kilku dniach znudzony oczekiwaniem postanowił tą kliszę fotograficzną wywołać. I co zaobserwował? Zaobserwował na niej wyraźne zaczernienie, które było powodowane tym, że minerały uranu emitowały promieniowanie. No ale wcześniej nie były naświetlane. Pojawiła się więc hipoteza, że wcale nie trzeba naświetlać minerałów zawierających uran, bo uran sam z siebie emituje takie dziwne promieniowanie. I to odkrycie, czyli odkrycie promieniotwórczości, przypisujemy Becquerelowi. Becquerel oczywiście to zjawisko opisał, nazwał je promieniowaniem uranu i możemy powiedzieć śmiało, że na tym jego rola się kończy. Na przełomie 1897 i 1898 roku Maria Skłodowska-Curie, wtedy młoda żona Piotra Curie, poszukująca tematu rozprawy doktorskiej, zaintrygowała się tym promieniowaniem, które emituje uran. Tutaj mają Państwo wzór podany i symbol uranu jest zaznaczony na czerwono. Właśnie takimi minerałami Maria zaczęła się zajmować. W pierwszej kolejności ulepszyła doświadczenie Becquerela i zamiast kliszy fotograficznej zastosowała bardzo czuły elektrometr, to jest takie urządzenie, które się rozładowywało pod wpływem tego promieniowania. I to było niezwykle ważne spostrzeżenie, że promieniowanie emitowane przez uran może rozładowywać elektrometr, który ma nagromadzony ładunek. Po drugie, to co było jeszcze ważniejsze, stwierdziła, że ilość promieniowania jest zależna od ilości uranu w próbce. Czyli krótko mówiąc, dużo pierwiastka uranu w próbce, duża ilość promieniowania. Było to niezwykle ważne, czego Becquerel absolutnie nie zaobserwował. Wreszcie po trzecie, zaczęła sukcesywnie badać wszystkie minerały, które znajdowały się w laboratoriach jej dostępnych i stwierdziła, że poza uranem również pierwiastek tor emituje takie promieniowanie.
Wobec powyższego nie możemy tego nazywać już promieniowaniem uranowym, tylko trzeba wymyślić jakąś szerszą nazwę, bo już mamy dwa pierwiastki. I w tamtym czasie były to tylko właśnie pierwiastek tor i pierwiastek uran, które emitowały to dziwne, nieznane promieniowanie. Maria, badając poszczególne minerały, stwierdziła, że niektóre z nich, takie jak tutaj Państwu podaję, na przykład blenda smolista, alkolit, mają większe promieniowanie, niż wynika to z zawartości uranu w tych minerałach. No i pojawia się pytanie, dlaczego? Przecież jak jest dużo uranu, no to musi być duże promieniowanie, a tutaj to promieniowanie jest nieproporcjonalnie większe do ilości uranu w próbie. Robi bardzo proste, ale jednocześnie genialne doświadczenie. Dokonuje syntezy alkolitu w laboratorium i okazuje się, że ten, który otrzymała na stole laboratoryjnym, ma takie promieniowanie, jakie wynika z zawartości uranu. Zatem ten naturalny, który występuje w przyrodzie, musi zawierać coś więcej, coś nowego. Musi tam być najprawdopodobniej nowy pierwiastek chemiczny, taki, którego nauka jeszcze nie zna. No i rzeczywiście badania Marii i Piotra Kili zaowocowały trzema komunikatami. Pierwszym z 12 kwietnia 1898 roku, którym to Maria opisała wraz z Piotrem Kili te rzeczy, o których Państwu już powiedziałem, czyli stwierdziła, że aktywność preparatów promieniotwórczych jest proporcjonalna do zawartości uranu, że również taką aktywność wykazują minerały toru, o tej normalnej i nienormalnej aktywności alkolitu. Natomiast 18 lipca już ukazał się komunikat, w którym Państwo Curie opisali po raz pierwszy nowy pierwiastek, który nazwali polonem. I Maria wyraźnie napisała w komunikacie na cześć ojczyzny jednego z nas. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne i niezwykle istotne, a dzisiaj dość często o tym zapominamy. Proszę pamiętać, że w 1898 roku Polski nie było na mapie świata. Nie istnieliśmy. A tutaj kobieta z nieistniejącego kraju odważyła się prowadzić nazwę Polski do układu okresowego, nomen omen stworzonego przez rosyjskiego uczonego Mendelejewa. A więc proszę sobie wyobrazić, jak bardzo musiała być odważna, jak wielką musiała być patriotką. Ponadto po raz pierwszy w tym komunikacie pojawia się termin radioaktywność. Po francusku radioaktivité, po polsku Maria przetłumaczyła to na promieniowalność, a później promieniotwórczość. Dzisiaj, tak właściwie w języku międzynarodowym, raczej używamy słowa radioaktywność, chociaż promieniotwórczość oczywiście jest również dopuszczalna, nie jest to żaden błąd. I wreszcie, proszę Państwa, 26 grudnia ukazuje się trzeci artykuł, tym razem donoszący o odkryciu radia. I to będzie ten pierwiastek, który zdominuje naukę na wiele dziesięcioleci. Rad będzie pierwiastkiem cudownym. Rad będzie pierwiastkiem, który bardzo szybko zostanie zastosowany do leczenia na początku chorób skóry. Tutaj mają Państwo w górnym lewym rogu fotografię ręki przedramienia Piotra Curie i oparzenie, które wywołał bromet rady. Piotr bardzo metodycznie opisywał ranę, co się z nią dzieje, w jaki sposób ona się zaognia, zaczyna ropieć, kiedy zaczynają pojawiać się strupy, kiedy zaczynają odpadać, czy stędzi, czy nie stędzi, czy promień się powiększa. I to nasunęło małżonkom Curie pomysł, że być może będzie można stosować rad do zwalczania chorób nowotworowych, co widzą Państwo już na poniższym zdjęciu, kiedy mamy pacjenta z wyraźnym guzem pod okiem. Zakładano, to już jest powiedzmy bardziej zaawansowana w chwili terapii, a nie te początki zupełne. Natomiast zakładano specjalną maskę, która zawierała ampułki właśnie z solami rady. I proszę zauważyć wyraźny efekt leczenia. Guz zniknął. I oczywiście w ten sposób leczono nie tylko guzy pojawiające się na twarzy, ale również na innych ciałach, na innych częściach ciała. Warto pamiętać, że wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że rad jest tą substancją, która jest też bardzo niebezpieczna. Proszę pamiętać, że leży on w drugiej grupie układu okresowego, a więc w tej samej grupie, w której leży wapń. Jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, wapń jest podstawowym budulcem kości.
ma wartościowość 2, tak samo jak RAT. Wobec powyższego RAT może udawać w pewnych warunkach BAR, co miało miejsce w słynnej aferze z tak zwanymi Radium Girl, dziewczynami, które malowały pędzelkami zegary, które miały świecić w nocy i były tam właśnie sole rady. Kobiety wkładały pędzelek do farby, po czym oblizywały końcówkę tego pędzelka, żeby on był bardziej ostry, bardziej wyraźny, żeby mogły napisać. W ten sposób nanosiły sole rady do swojej jamy ustnej i wszystkie zachorowały na nowotwór, właściwie żuchwy. Oczywiście firma, w której pracowały, robiła wszystko, żeby nie wypłacić im odszkodowania. Początkowo nawet uważano, że się źle prowadzą i że chorują na syfilis. To były diagnozy lekarskie, że są one wszystkie zarażone chorobami wenerycznymi, ale złożyły pozew zbiorowy i sprawę wygrały. Umierały w strasznych męczarniach, twarze ich były mocno zdeformowane. Ja tutaj to Państwu opowiadam w skrócie. Polecam książkę właśnie pod tytułem Radium Girl, gdzie mogą Państwo całą tą historię zarówno otwierania firm, jak i później właśnie procesu przeczytać. RAT, proszę Państwa, był pierwiastkiem tak cudownym, że wykorzystywano go właściwie do wszystkiego. Proszę sobie wyobrazić, że były sole radu, bo mówimy o solach, nie czystym metalu, były dodawane do cygar, do czekolady, do pasty do zębów, do kropli, do oczu, do żyletek. Robiono nawet włókniny, z których szyto ubranka dla dzieci. Była woda radowa, którą zalecano, aby pić, żeby zęby i dziąsła były lepsze. I rzeczywiście był taki wielki boom na rad. Marię bardzo szybko nazywano radową Madonną. Została niemalże akredytowana do świętej, że dała coś cudowny pierwiastek, który zwalcza choroby nowotworowe, ale też leczy ślepotę, zaćmę, gruźlicę i wiele, wiele innych chorób. Jak się oczywiście później okazało, wcale tak nie było i dzisiaj wiemy, że miał zbawienne czynniki do leczenia chorób nowotworowych, ale także był pierwiastkiem, który przyczynił się do śmierci wielu takich pacjentów. Co istotne, proszę Państwa, Maria jako pierwsza określiła masę radu. Tutaj proszę zauważyć, że wynosi ona 223,3. Dzisiaj wiemy dokładnie, że wynosi 226 unitów, a więc niezwykle precyzyjne badanie. A tutaj pokazuję Państwu fotografię tygielka radu, która została wykonana w 1922 roku w całkowitej ciemności. Proszę zobaczyć, ile energii wysyłał bromek, również też florek radu, w całkowitej ciemności potrafił oświetlić ten napis. A więc rzeczywiście był pierwiastkiem o takich właściwościach magicznych, wręcz taki boski. Cała ta idea z tą beatyfikowaną Marią Skłodowską Curie. Małżonkowie właściwie z dnia na dzień stali się niezwykle znani. Pojawiali się w gazetach. Tutaj mają Państwo zarówno karykaturę, po lewej stronie karykaturę z angielskiej gazety, jak i szpic z francuskiej gazety, pokazujących małżonków Curie przy pracy. Stali się, tak jak powiedziałem, znani na całym świecie. Wszyscy się rozpisywali o cudownej pracy małżonków Curie i odkryciu radu. O Polonie zapomniano. Właściwie Maria przez pewien czas była nawet zła, że to rad jest o wiele bardziej znanym pierwiastkiem niż ten Polon, który został nazwany na cześć jej ukochanej ojczyzny. I właściwie ta sława powoduje, że na małżonków Curie spływają nagrody. Między innymi taką jedną z najważniejszych było to, że Piotr został profesorem fizyki na Sorbonie. Proszę sobie wyobrazić, że przez pewien czas nawet myślał o tym, żeby wyjechać do Szwecji, żeby tam podjąć pracę, ponieważ w Paryżu nie było dla niego miejsca w pracy. Tak to po prostu brutalnie wyglądało. Maria została adiunktem przy katedrze Piotra i wreszcie Piotr został wybrany do Akademii Nauk. Mimo że to był wielki prestiż, to dla samego Piotra za dużo to nie znaczyło, ponieważ on nigdy nie przykładał wagi do takich wyróżnień i zaszczytów. Natomiast spłynęły na małżonków Filip też liczne nagrody. Były one związane oczywiście z finansami. Tutaj mają Państwo wybrane te niektóre, które otrzymali, ale również ta najważniejsza nagroda, którą otrzymali wspólnie z Becquerelem w 1903 roku, Nagroda Nobla z fizyki. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ to nie jest tematem dzisiejszego wykładu, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że właściwie Maria Skłodowska, czyli prawie Nagrody Nobla z fizyki nie dostała.
ponieważ Becquerel i uczony kolega Becquerela, Poincaré, robili właściwie wszystko, żeby Nagrodę Nobla otrzymał sam Becquerel i Piotr Curie. Powiem Państwu tutaj tak na marginesie, że Becquerel sam siebie prawie że nominował do tej nagrody, tak w skrócie i w dużym uproszczeniu, ale tak to wyglądało. Natomiast na dyplomie, proszę zauważyć, że pierwszy figuruje Piotr, druga Maria, natomiast pomiędzy nimi istnieje napis w języku szwedzkim, który brzmi Pierre Curie i jego żona Maria Curie. Nie uznawano w tym momencie Marii Curie jako doktora nauk fizycznych, a przecież już była po doktoracie. A więc proszę, właściwie była już uznaną uczoną, proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób do tego wszystkiego podchodzono. No, były to takie, bym powiedział, dość szowinistyczne podejścia. Zresztą Komitet Sztokholmski nie pierwszy raz w ten sposób traktował kobiety wybitne uczone. Niestety ta piękna współpraca Marii i Piotra Curie zostaje przerwana w 1906 roku. 19 kwietnia Piotr ginie w tragicznym wypadku ulicznym. Został przejechany przez konny wóz. Lewe tylne koło zmiażdżyło mu czaszkę. Piotr zginął na miejscu. Maria od tego czasu w prasie była nazywana wdową Curie, kobietą spowitą w czerń. Oczywiście miało to pewne konsekwencje dla niej, między innymi to, że otrzymała katedrę fizyki po Piotrze już w maju 1906 roku, rozpoczęła pierwszy wykład na Sorbonie. Tutaj po prawej stronie mają Państwo rysunek z gazety. W pierwszym rzędzie siedzi Paul Appel, dziekan Wydziału Fizyki, rektor. Również Maria prowadzi ten wykład. No, było to niesamowite wydarzenie. Od tego momentu Maria zaczyna samodzielną karierę naukową. W listopadzie 1908 roku została pierwszą kobietą profesorem na Uniwersytecie Paryskim. A więc proszę zauważyć, pierwszy raz pierwszą kobietą, która dostała Nagrodę Nobla z nauk ścisłych, pierwsza kobieta profesor na Uniwersytecie Paryskim. Tutaj jest pewna nieścisłość związana z tymi kobietami wypadającymi na Sorbonie i profesorami, ale to też oczywiście nie jest temat na dzisiejszy wykład. W każdym razie, niestety muszę się przerzucać słuchaj. Dziękuję. Maria po śmierci Piotra musiała walczyć o uznanie swoich osiągnięć, między innymi z jednym z najwybitniejszych uczonych tamtych czasów, Williamem Thomsonem, znanym powszechnie jako Lord Kelvin, który w 1910 roku stwierdził, że naprawdę rad wcale nie jest pierwiastkiem chemicznym, ale związkiem, właściwie możemy powiedzieć, takim układem molekularnym utworzonym z ołowiu i z trzech cząsteczek gazu szlachetnego helium. Maria początkowo zbagatelizowała tę opinię, później jednak poszła do laboratorium i razem z André de Biernem udowodniła całemu światu, że rad jest metalem, wyodrębniła czysty metaliczny rad. A więc proszę zauważyć, 12 lat od odkrycia radu dopiero udowodniła, mogła wydobyć metaliczny pierwiastek. Za to między innymi spada na nią kolejny wielki sukces, bowiem w 1911 roku otrzymuje drugą Nagrodę Nobla. Tym razem jest to Nagroda Nobla z chemii i tym samym Maria zostaje pierwszym człowiekiem, który otrzymał dwie Nagrody Nobla z dwóch różnych dyscyplin naukowych. I ten sukces, proszę Państwa, utrzymywany jest do dzisiaj. Poza Marią Nagrodę Nobla podwójnie otrzymał Pauling, Zanger oraz Bardeen. Pauling z chemii i Nagrodę Nobla pokojową, Bardeen dwie Nagrody Nobla z fizyki, Zanger dwie Nagrody Nobla z chemii. Natomiast Maria do tej pory jest jedyną osobą na świecie, która otrzymała dwie Nagrody Nobla z dwóch różnych dyscyplin naukowych. Oczywiście pojawiły się głosy, że jest to nagroda pocieszenia, nawet brzmiały informacje. Natomiast jeżeli przeanalizują Państwo, czy przestudiują Państwo rzeczywiście pracę Marii Skłodowskiej-Curie od 1903 roku do 1911, czy 10 nawet, to nie ma żadnych wątpliwości, że jej praca i wkład właśnie w badania nad radem i polonem i przede wszystkim izolacja tych pierwiastków
To było coś niesamowitego, zważywszy na to, że znalazły one zastosowanie w nowej gałęzi medycyny, czyli właśnie w tej chwili terapii. No i w tym momencie dochodzimy do bardzo ważnego momentu historii nauki. A mianowicie, proszę Państwa, wiele osób uważa, że wie, że pierwszym instytutem radowym był Instytut Curie w Paryżu. Jest to, proszę Państwa, nieprawda, ponieważ pierwszy Instytut Radowy poświęcony stricte badaniom radu i jego związków oraz innych pierwiastków radioaktywnych był Instytut Wiedeński, który tutaj Państwo widzicie w trakcie jeszcze budowy, który został otwarty 28 października 1910 roku. Nie bez kozery był to pierwszy Instytut Radowy, ponieważ przede wszystkim Jachymów, czyli ta kopalnia, z której małżonkowie Curie otrzymywali ziemię, z której z kolei izolowali radiopolon, należał do Austro-Węgier, a więc Austro-Węgry miały po prostu bardzo duże zasoby rud uranowych. Budowa instytutu była niezwykle szybka, bo właściwie w przeciągu roku powstał taki instytut i było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ nie było na świecie żadnej innej placówki, na której mógłby się wzorować, zarówno architekci, jak i pracownicy instytutu. Pierwszym dyrektorem, takim formalnym dyrektorem był Franz Exner, natomiast naprawdę osobą dyspozycyjną, decydującą był Stefan Meyer. To on zresztą przyjaźnił się z Marią i on w czasie I wojny światowej wysyłał jej informacje dotyczące tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w rodzinie polskiej Marii Skłodowskiej-Curie. Te informacje dostawały się do Wiednia, stamtąd on po prostu mógł je wysyłać do Paryża. Natomiast Exner był pierwszym tym, który wysyłał do Paryża ziemię z Uralem. To, co ważne tutaj, jeśli chodzi o ośrodek wiedeński, to to, że za czasów Meyera wśród pracowników uczelni, instytutu, było 30% kobiet. To jest niezwykle ważne, ponieważ w tamtym czasie kobiety były niezwykle dyskryminowane i nie dopuszczano do stanowisk akademickich. Inne takie placówki to oczywiście Laboratorium Fizyki w Manchesterze, gdzie pracował Ernest Rutherford, oraz Instytut Chemii imienia cesarza Wilhelma w Berlinie, przepraszam, który powstał w 1911 roku. Natomiast Instytut Radowy Marii powstał w lecie 14 roku, czyli właściwie krótko przed pierwszą wojną światową i Maria Skłodowska nie nacieszyła się tak naprawdę z placówki. No i tutaj warto podkreślić to, że w tym instytucie przede wszystkim prowadzono badania nad radioaktywnością, a więc badania fizyczne i chemiczne oraz badania biologiczne, między innymi właśnie wpływ promieniowania na komórki nowotworowe. Jednakże, co ważne, Instytut Radowy w Paryżu nie posiadał szpitala, tego, który posiadał nasz tutaj Instytut Radowy w Warszawie. W tym instytucie oczywiście Maria pracowała razem z córką Ireną. Irena zrobiła tam doktorat, również jej przyszły mąż, Fryderyk Joliot, zrobił doktorat. Była to placówka niezwykle ważna, ponieważ wiele osób przyjeżdżało do Instytutu Radowego, aby móc się szkolić, móc zdobywać wiedzę. Natomiast tak naprawdę nie było, mimo że było to ziszczenie wielkiego marzenia Marii Skłodowskiej-Curie, to nie było to marzenie, które mogło być zrealizowane właśnie u nas, kiedy powstał Instytut Radowy w Warszawie. No i cała historia właściwie z Instytutem Radowym może się rozpocząć w 1920 roku, kiedy Maria udziela wywiadu pani Marii Missy, Melanie Missy, nazywano Missy, dziennikarce amerykańskiej, która po wielu, wielu namowach przekonała Marię do tego, żeby udzieliła jej wywiadu. I Maria podczas wywiadu otrzymała pytanie, jakie jest jej największe marzenie, co pragnęłaby mieć. I Maria odpowiedziała, że chciałaby mieć grant Rady do Badań Naukowych, którego nie może kupić, ponieważ jest on bardzo drogi. No proszę sobie wyobrazić, że w 1921 roku gram Rady kosztował 100 tysięcy dolarów.
a już 2 lata później 175 tysięcy dolarów. Dlaczego Maria nie mogła kupić razu, skoro go odkryła? No, prosta sprawa. Nie opatentowała razem z Piotrem swojego odkrycia. Pokazała całemu światu, w jaki sposób można rak izolować. Oczywiście pojawiły się firmy, które na tym odkryciu robiły kolosalne pieniądze. Natomiast Maria, zresztą później również Irena i Fryderyk, byli przekonani o takim nadrzędnym duchu nauki, że nauka ma służyć wszystkim. I to, co oni robią, naukowcy, to ma to dawać czy polepszać życie każdemu człowiekowi. Może ktoś dzisiaj powiedzieć, że było to naiwne myślenie, ale tak naprawdę, proszę Państwa, no, u podstaw nauki jest to, abyśmy polepszali naszą codzienność. Farmacji, farmakologii, biologii, chemii, fizyce. Po to właśnie jest nauka stworzona. Zupełnie czym innym są oczywiście pieniądze, które z tej nauki mogą być później przez różnego rodzaju instytucje czerpane. Missy organizuje podróż do Stanów Zjednoczonych i w 1921 roku Maria wraz z córkami, Ireną, która jest w środku, oraz Ewą po prawej, skrajnie na prawo, na pokładzie Olimpika bliźniaczego transatlantyku do Titanika wypływa do Stanów Zjednoczonych. Tam też Maria od prezydenta Hardinga otrzymuje gram radu. Ja tutaj, proszę Państwa, troszeczkę skracam tą historię, bo tak naprawdę na uroczystości nie otrzymała oczywiście grama radu, ponieważ nie byłaby go w stanie utrzymać, on musiałby być kilku kilogramowej ołowianej skrzyni, więc było to symboliczne przekazanie kluczyka do skrzyni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, z tej wyprawy Maria otrzymuje, przywozi do Paryża właśnie niezbędny rad, kilka również innych ważnych izotopów, między innymi mezotor, też drobny sprzęt laboratoryjny. I to wszystko sprawia, że placówka w Paryżu staje się o wiele lepsza, bardziej aktywna i można prowadzić wiele właśnie tych niezbędnych eksperymentów chemicznych. Niestety jeszcze przerzucę. Dziękuję. I podczas pobytu wówczas w Stanach Zjednoczonych Maria już powiedziała, że Polska niepodległa powinna mieć jak każdy kraj swój Instytut Radiowy. Początek tego instytutu istnieje w pracowni radiologicznej założonej za moją inicjatywą w Warszawie, co miało rzeczywiście miejsce wcześniej. Maria tutaj wysłała swoich dwóch wybitnych uczniów, Danysza i Wettensteina, a znaczna suma jest potrzebna, aby przekształcić pracownię tę w instytut przeznaczony nie tylko do prac naukowych, lecz również dla leczenia chorych bez względu na zamożność. Znowu muszę zobaczyć, ta postawa Marii Skłodowskiej chwili. Nie pieniądze są ważne, tylko ulepszenie, polepszenie życia. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach może się to wydawać infantylne i może to jest, ale naprawdę, proszę Państwa, jest to podstawa nauki. Gdyby kolonia polska w Ameryce zechciała postawić sobie za cel jak najprędsze utworzenie tego instytutu, byłby to niewątpliwie czyn obywatelski wysokiej doniosłości. Będzie trzeba na to trochę poczekać, ale już w Polsce w 21 roku utworzyło się Towarzystwo Instytutu Radowego. W tym towarzystwie przede wszystkim pierwsze skrzypce grali Bronisława Wózka i Józef Skłodowski. Bronisława Wózka była siostrą Marii Skłodowskiej-Curie, ale również profesorowie Franciszek Czubalski, Stefan Pinkowski, jak Państwo widzicie, profesor Alicja Dorabianska, Wojciech Świętosławski czy Adolf Wojciechowski. To są tylko niektórzy bohaterowie towarzystwa, którzy zaczęli to marzenie Marii Skłodowskiej-Curie w ten czy inny sposób wprowadzać w czyn. Dar narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie był oczywiście pod dużą opieką prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz Wojciecha Trąbczyńskiego. Oni, jako ci oficjele, mogli w dużej mierze pomagać tej inicjatywie i zgoda właściwie władz była istotna, ponieważ no, wiadomo zawsze, że jeżeli jest zgoda nadrzędna, no to nie ma żadnego problemu z realizacją celu marzenia. Ta realizacja miała pewne problemy i Maria, kiedy w 21 roku wybierała się do Polski w swoim notatniku pod datami różnymi, napisała
że 2 października przyjeżdża do Warszawy, a 18 października napisała o inicjatywie Instytutu Radowego. Jak Państwo widzicie, 11 października tego samego roku do córki Ireny pisała. Tutaj mówi się o zamiarze utworzenia Instytutu Radowego. I rzeczywiście, kiedy w 1923 roku do Paryża z okazji 25-lecia odkrycia Rady przyjechał Józef Skłodowski, Bronisława Wózka i siostra, kolejna siostra Helena Skłodowska-Szalej, Maria podczas przemówienia znowu potwierdziła, że jej wielkim marzeniem jest to, aby w Polsce powstał Instytut Radowy. I to hasło, moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie, było hasłem, które skupiło uwagę wielu Polaków, darczyńców, do tego, aby mógł powstać Instytut Radowy. W marcu 24 roku Komitet Daru Narodowego imienia Marii Skłodowskiej-Curie został oficjalnie utworzony. No i tutaj mają Państwo dwa takie dosyć istotne cytaty, które uważam, że powinniście o nich pamiętać. Pierwszy z nich to jest cytat Alicji Dorabiańskiej, która powiedziała, że Instytut nie powstałby nigdy, gdyby nie energia i żelazna wola siostry uczonej dr Bronisławy Górskiej. I rzeczywiście również Józef Skłodowski pisał, że Instytut zarówno w pomyśle, jak i w wykonaniu nie jest dziełem Górskiej. Tutaj chciałbym powiedzieć Państwu, że w przyszłym roku, jestem głęboko o tym przekonany, ukaże się książka pani Eweliny Weiss-Baryły, która opowie o losach dr Górskiej. I to motto, i mottem tej książki z pewnością będą słowa Marii Curie, która kiedyś powiedziała do Bronki: zdaje mi się, Bronki, że zbudowanie Instytutu Radowego będzie większą będzie z twojej strony sztuką, aniżeli z mojej odkrycie Rady. I coś w tym, proszę Państwa, było, ponieważ mury musiały stanąć za pieniądze. Skądś te pieniądze trzeba było mieć. I tutaj, proszę Państwa, rzeczywiście dr Duska była osobą niezwykle konsekwentną, niezwykle czynną. Dzięki niej w dużej mierze ten Instytut powstał. Maria przyjechała do Warszawy 3 czerwca 1925 roku. Tutaj Państwo ją widzicie witaną na dworcu. Z lewej strony trzymają pod pachę brat Józef, znany lekarz, długoletni lekarz Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Po prawej stronie jest Helena Skłodowska-Szalej. A Maria tutaj tak naprawdę przyjechała w pewnym konkretnym celu, a mianowicie tym celem były uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budową Instytutu Radowego, co miało miejsce 7 czerwca 25 roku. Podczas tej ceremonii spotkała się z prezydentem RP, który miał jej powiedzieć: pamięta pani ten jasiek, który mi pani pożyczyła na drogę, gdy jechałem do kraju w tajnej misji politycznej? Ogromnie mi się wtedy przydał. Maria miała powiedzieć: pamiętam nawet, że mi go pan zapomniał zwrócić. A więc proszę pamiętać, zwrócić uwagę na to, takie tutaj poczucie humoru Marii, ale to oczywiście było wszystko związane z czasami, kiedy Polski nie było. Kiedy Maria jeszcze w Paryżu, w mieszkaniu Dłuskich, grała Polonię, Polskę, która kruszy kajdany, symbolizującą właśnie przez, te kajdany symbolizowały w skrócie przez zaborców. Te przyjaźnie z młodości owocowały również później. To oczywiście także wykorzystywała bardzo konkretnie dr Dłuska. To zdjęcie jest, proszę Państwa, tutaj w moim odczuciu niezwykle interesujące. Jak popatrzą Państwo, centralnie widać Marię Skłodowską-Curie, która siedzi. Zaraz za nią stoi jej siostra Bronisława Dłuska, czyli właśnie ta osoba, która była odpowiedzialna w dużej mierze za powstanie Instytutu. Obok jej, po prawej stronie, z brodą stoi Kazimierz Dłuski, jej mąż, i w kapeluszu Józef Skłodowski. A więc możemy widzieć, że dama promieniotwórczości jest otoczona przez najbliższą rodzinę, która strzeże tego właściwie najcenniejszego naszego daru narodowego, jakim była Maria Skłodowska-Curie. Akt elekcyjny został, erekcyjny został oczywiście wmurowany. Tutaj mają Państwo fragment wypisu. Wolą społeczeństwa powołany jest Instytut, ten nie tylko do badań samodzielnych, przewienia w Polsce nauki o ciałach promieniotwórczych,
ale do walki z rakiem. To jest właśnie to istotne zastosowanie herbicydów. Jedną z najcięższych chorób będących klęską całej ludzkości. Powstaje ten instytut z ofiar i wysiłków ogółu polskiego jako dar narodowy dla wielkiej uczonej. Oczywiście również zaczęto gromadzić pieniądze nie tylko ze zbiórek, ale także zaczęto sprzedawać różnego rodzaju rzeczy, które były poświęcone Marii. Tutaj mają Państwo przykład życiorysu i działalności naukowej genialnej Polki, który skreśliła dr B.D. Dr B.D. to oczywiście Bronisława Luska. I mają również Państwo życiorys Marii Skłodowskiej-Curie i znaczenie rady w lecznictwie, który popełniła dr Maria Pelauer. Była to kuzynka Marii Skłodowskiej-Curie, a więc jak Państwo widzicie, nie tylko ta najbliższa rodzina, czyli rodzeństwo było mocno zaangażowane w tworzenie instytutu radowego, ale również kuzynostwo, które bardzo aktywnie działało. Można było kupić również znaczki pocztowe, pocztówki z podobizną Marii czy Marii Ireny. Bardzo często na tych pocztówkach był właśnie ten, to moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie. Sprzedawano także takie cegiełki na Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Tutaj Państwo widzą cegiełkę, którą kupiła Helena Szalajowa w imieniu świętej pamięci Kazimierza Górskiego. Takie cegiełki były numerowane, one były niezwykle właśnie istotne, ponieważ po zakupie tej cegiełki, oczywiście tutaj widzą również Państwo podpis profesora Pienkowskiego, można było spokojnie oczekiwać pewnej nagrody, o której za chwileczkę jeszcze Państwu powiem. 13 marca 27 roku Maria pełna radości napisała w liście do Józefa Skłodowskiego, że postępy Instytutu Radowego w Warszawie budzą we mnie zdumienie. Jest to rodzaj czarodziejskiego zjawiska. Nie ma tutaj błędu w słowie jest, to Maria po prostu tak napisała to razem i dlatego jest tak to zapisane. Nie pojmuję, jak Bronka mogła tego dokonać. Bardzo się cieszę, że Uniwersytet i Politechnika interesują się sprawą, nawet jeżeli, jak powiadasz, starają się o wpływy na przyszły instytut. Dobrze by jednak było zapewnić temu instytutowi jak największą niezależność. Więc to było też niezwykle ważne dla nami, żeby nie było wpływów zewnętrznych, zwłaszcza uczelni, na prowadzone tamże badania. No ale proszę Państwa, instytut instytutem, budowla budowlą, no ale trzeba mieć również ten rad, bo jakoś te badania trzeba wykonywać. I tutaj z pomocą znowu przychodzi Maria Meloni. Na zdjęciu po prawej widzą ją Państwo jako drugą od prawej, taką malutką osobę stojącą zaraz koło Marii Skłodowskiej-Curie, która w 1929 roku zorganizowała drugą podróż Marii Skłodowskiej do Stanów i tym razem prezydent Hoover wręcza czek na zakup grama radu, który będzie leczył i ratował życie Polaków. Maria oczywiście poświęca się z dużym entuzjazmem wszystkim uroczystościom, których wiemy doskonale z jej zapisków, listów. Bardzo go lubiła, nienawidziła wręcz zgromadzeń publicznych, wystąpień publicznych, była osobą niezwykle skromną. Natomiast kiedy wiedziała, że pieniądze, które może w ten sposób zdobyć, mają wyższy cel, nie wahała się ani przez chwilę. Tutaj Państwo ją widzą, jak wędruje po kampusie, jak wsadzi drzewko. To wszystko było po to, aby właśnie mógł powstać Instytut Radowy z radem takim, który jest również, był wykorzystany również w Paryżu. Tutaj widzą Państwo budynek kliniczny Instytutu Radowego, który jest w trakcie budowy. Proszę zauważyć, że jeszcze jest nieotynkowany, nie ma wstawionych okien. Osoby, które tutaj są, najprawdopodobniej pierwsza z lewej jest to Bronisława Głuska, która, no jeśli trzeba było, to przychodziła bezpośrednio na budowę i kontrolowała i patrzyła, jak te postępy budowy idą. Ona się po prostu, możemy dzisiaj powiedzieć, śmiała absolutnie niczego i niczego nie bała. Zresztą w biografii Głuskiej na pewno będą fragmenty, które Państwa bardzo mocno zdziwią, jak o niej mówiono, jak jej się bała.
Tutaj widzą Państwo już ten sam instytut, który ma już wstawione okna, nadal jeszcze nie jest otynkowany. Natomiast proszę zauważyć, że w latach 30. doskonale już ta budowa szła do przodu. W tyle na tym zdjęciu jest bardzo ciekawy budynek, jest to tak zwany domek rady. Domek rady, w którym przechowywano substancje radioaktywne. W domku rady przechowywano preparaty radioaktywne, które na potrzeby badań przenoszono później do Instytutu Radiowego. Natomiast ta fotografia jest o tyle ciekawa, że widać tutaj już wykończenie tej części budynku, która jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj mieszkanie, część mieszkaniową Marii Skłodowskiej i pawilon, w którym wykorzystywano promienie rentgena do badania. Proszę Państwa, Maria oczywiście przyjeżdżała w czasie, kiedy instytut był budowany, kiedy coraz te postępy budowy były lepsze, większe, do Polski, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To miało również miejsce 7 października 1930 roku. W jednym z listów pisała, że przyjechałam bez kłopotów do Warszawy z nieco ponad godzinnym opóźnieniem, bo pociąg zatrzymał się w Szczerypolu na czas przesuwania sporów innego pociągu, który uległ wypadkowi. Mój brat i moje siostry czekali na mnie na dworcu w Biedacy. Mieszkam u cioci Dłuskiej, która jest bardzo dzielna i bardzo zajęta swoją pracą, w szczególności instytutem, który uczyniła głównym celem swoich planów na przyszłość. I ciocię Dłuską, o której tutaj pisze Maria, widzą Państwo jako pierwszą osobę z lewej strony. Proszę zauważyć, że Dłuska właściwie zawsze jest gdzieś na drugim planie, ale jest, zawsze czuwa przy boku swojej młodszej ciotki, nad którą właściwie przejęła opiekę zaraz po śmierci matki Skłodowskiej, Bronisławy Skłodowskiej. Tutaj przedstawiam Państwu ołowianą kasetę, fotografię ołowianej kasety z Instytutu Radiowego w Warszawie, która zawierała platynowe tubki z radem. Tak to właśnie wyglądało, że te sole były umieszczone, zatopione w tubkach i przez to można było je wkładać do maski albo bezpośrednio przy zmianie skórnej i w ten sposób promieniowanie emitowane przez rad mogło zwalczać choroby nowotworowe. A to jedno z najsłynniejszych zdjęć, w centrum którego stoi oczywiście Bronisława Dłuska. Zdjęcie zostało wykonane 17 stycznia 1932 roku. Jest to pierwszy dzień funkcjonowania Instytutu Radiowego. I wiele osób bardzo błędnie zawsze podpisuje to zdjęcie, że mamy tutaj Bronisławę Dłuską, pierwszego dyrektora czy pierwszą dyrektorkę Instytutu. Proszę Państwa, doktor Dłuska nigdy nie była dyrektorką Instytutu Radiowego. Pierwszym dyrektorem był profesor Łukaszczyk, który stoi jako trzeci od prawej strony. Natomiast Dłuska rzeczywiście była taką szarą eminencją, która zawsze tego wszystkiego, co się dzieje w Instytucie, do końca swoich dni pilnowała. Warto w tym miejscu nadmienić, że właściwie pierwszym kandydatem na to, aby zostać dyrektorem Instytutu Radiowego, którą tą kandydaturę wysunęła zarówno Dłuska, jak i Helena Skłodowska-Szalej i Józef Skłodowski, więc rodzeństwo Marii, był dr Schantenbach, który był mężem Manisi Skłodowskiej, czyli bratanicy. Schantenbach musiałby jednak zaprzestać prywatnej praktyki i musiałby się poświęcić tylko i wyłącznie instytutowi, na to nie chciał się zgodzić. I stąd właśnie padła kandydatura Franciszka Łukaszczyka, który oczywiście również jeździł do Paryża, aby tam podglądać i uczyć się, w jaki sposób ma funkcjonować i pracować Instytut Radiowy. Kilka miesięcy później, pod koniec maja 1932 roku, do Warszawy przyjeżdża Maria Skłodowska-Curie. Tutaj Państwo widzą na zdjęciu po lewej stronie Heleny Skłodowskiej-Szalej. Obok Marii stoi dr Dłuska. Za Marią widać tak fragment głowy Józefa Skłodowskiego, czyli brata Marii. Maria rozmawia z profesorem Rgo,
który w Paryżu zajmował się biologiczną częścią Instytutu Radowego i stoi również po prawej stronie profesor dr Łukasz. Ten dzień był dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie to oficjalne otwarcie Instytutu Radowego było ziszczeniem marzeń Marii Skłodowskiej-Curie. I tak jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy 27 maja, a więc rzeczywiście lada chwila będzie ta oficjalna rocznica 90-lecia otwarcia Instytutu Radowego. Tutaj jedna z kilku fotografii, kilka ujęć, gdzie Maria Skłodowska-Curie kopuje drzewo na pamiątkę właśnie powstania Instytutu Radowego. To drzewo rośnie przy Instytucie Radowym w Warszawie do dzisiaj. Tu z kolei fotografia koloryzowana przez pana Mirosława Szponara z Wojskowego Biura Historycznego. O tyle ciekawa i bardzo ładna, że pokazuje właśnie Marię już pod kopaniem drzewa, obok niej stoi w centrum właściwie prezydent profesor również Mościcki. Natomiast koło niego w takim niebieskim krawacie, siwym wąsem, to dr Józef Skłodowski. I proszę Państwa, oczywiście te obchody otwarcia Instytutu były niezwykle huczne, niezwykle ważne. Natomiast proszę pamiętać i proszę tutaj zwrócić uwagę już na Marię Skłodowską-Curie, już ona wtedy była osobą mocno sforowaną, ale jednak mimo niedyspozycji zdrowotnych, radość z otwarcia i przyjazd do Polski z Paryża był dla niej rzeczą niezwykłą. Myślę, że to było jedno z największych, był to jeden z największych dni radości w jej niezwykłym życiu. No tutaj mają Państwo fotografię, już jedną z najbardziej znanych fotografii Instytutu Radowego. Widzimy tutaj już budynek, w którym nawet mamy napis Marii Skłodowskiej-Curie w hołdzie z boku tutaj, prawda, po prawej stronie. Nie wiem, czy Państwo dobrze widzicie, ale niestety nie mogę lasetkiem pokazać, natomiast jest on tutaj po prawej stronie umieszczony. W środku Instytutu pojawiła się tablica, która informuje o tym, ile wynosiła wartość grama rad. Proszę zauważyć, że już rad stanął, to już jest 60 tysięcy dolarów, ten rok 29, czyli ta druga podróż. Oraz wymienione są nazwiska tych osób, które inicjowały, były inicjatorami wyprawy Marii do Stanów, czyli między innymi pani Meloney oraz pani Mix. Ta tablica niestety została zniszczona i później odtworzono ją. Niestety tym razem z błędem nie pisano już Robert Mead i pani Theo Mead, tylko Mead. Jest taka literówka, się pojawiła w tej tablicy, która do tej pory jest w Instytucie na ulicy Wawelskiej. I proszę Państwa, rzeczywiście Maria Skłodowska zaczynała bardzo właściwie słabnąć. Jej ostatnia wizyta w Instytucie Radowym w Paryżu była bardzo właściwie tak pięknie i bym powiedział mocno romantycznie opisana przez córkę Ewę, która pisała, że Maria idąc po raz ostatni ścieżką w Instytucie Radowym zwróciła uwagę na chory krzak róży, poprosiła jednego z pracowników o to, żeby się tą różą zaopiekował. Wierzyła, że po powrocie do pracy róża wyzdrowieje. Faktycznie róża rośnie do dzisiaj w Instytucie Radowym, natomiast Maria już nie powróciła do swojej magicznej świątyni. Zmarła 4 lipca 1934 roku. Nie doczekała wielkich sukcesów. Tymi sukcesami były między innymi piękne prace Ireny i Fryderyka Joliot-Curie. Natomiast Polska między innymi uhonorowała uczoną postawieniem pięknego pomnika autorstwa Ludwiki Nietzschowej. Tutaj we wrześniu 1935 roku widzą Państwo rodzeństwo Skłodowskich, Józefa Bronisława, Helenę Skłodowską-Szalej, Marię Skamieńskich-Skłodowską, żonę Józefa oraz
Hannę Schillerową, która jest córką Heleny. Ona przetłumaczyła książkę Marii Curie na język polski, autorstwa Ewy Curie. Z przodu siedzi prezydentowa, która uczestniczyła w złożeniu kwiatów między innymi pod pomnikiem. Takie pomniki Nietzschowa zrobiła, jak Państwo widzicie, dwa. Jeden był w pozycji stojącej, drugi siedzącej. Na zlecenie Bronisławy Górskiej wiadomo, że ten w pozycji siedzącej trafił do Paryża, natomiast nieznane są jego losy po wojnie, II wojnie światowej. No oczywiście również Nietzschowa zrobiła samo po piersi, głowę uczonej, która się dość w ciekawych okolicznościach odnalazła po II wojnie światowej. Wielki sukces dziedzictwa Marii Skłodowskiej-Curie to nie tylko Instytut Radowy, ale również prace Ireny i Fryderyka Joliot, którzy w 1935 roku otrzymują Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie sztucznej radioaktywności. Maria zdążyła jeszcze nacieszyć się tym odkryciem, dowiedziała się o tym odkryciu. Była niezwykle szczęśliwa, że jej córka i zięć są kontynuatorami prac, które prowadziła ona i Pierre. Natomiast no, niestety nie doczekała Nagrody Nobla, którą oczywiście przewidywała, że Irena i Fryderyk taką nagrodę otrzymają. Irena i Fryderyk za pieniądze, część pieniędzy otrzymanych z Nagrody Nobla kupili elektromagnes, który podarowali Instytutowi Radowemu. Tutaj widzimy na zdjęciu właśnie, jak przyjechali do Polski i stoją w towarzystwie profesora Pawłowskiego. Natomiast po lewej stronie Fryderyk Joliot i Bronisława Górska oraz państwo, rodzeństwo Perel zwiedzają Instytut Radowy, który Dumna Górska pokazuje rodzinie i przyjaciołom z Paryża. No i właśnie ta część, o której mówiłem, że ci, którzy ofiarowali pieniądze na Instytut Radowy, oczywiście musiała być określona kwota. Ich nazwiska zostały upamiętnione tabliczkami, które znajdowały się w Instytucie Radowym. Tutaj właśnie jest ta fotografia, która pokazuje to upamiętnienie. Druga córka Marii, Ewa, oddała cześć swojej matce, pisząc wielką, piękną biografię Marii Curie pod tytułem Ewa Curie. Maria Curie, która to książka jest właściwie dzisiaj kanonem dla wszystkich biografów życia Marii Skłodowskiej-Curie. Takie pamiątki, które do dzisiaj są właśnie po uczonej przy Instytucie Radowym, to pomnik, który Państwu pokazywałem, odsunięcie, klon jabłek, drzewo, które rośnie oraz ten taki piękny, byśmy dzisiaj powiedzieli, mural z tą inskrypcją właśnie związaną z życzeniem Marii Skłodowskiej-Curie. Przy Instytucie Radowym, dzisiaj oczywiście w Instytucie Onkologii, działa Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, które wiąże swoją działalność z opowiadaniem o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, ale również właśnie z historią Instytutu Radowego. Towarzystwo wręczało, nie wiem czy jeszcze do tej pory wręcza swego czasu medale właśnie osobom niezwykle zasłużonym dla krzewienia pamięci o Marii Skłodowskiej-Curie. Na koniec proszę Państwa przepiękna fotografia Marii. Marii niespowitej w czerni, jak Państwo widzicie, zrelaksowanej, gdzieś patrzącej w dal z lat 30. Maria, która jako wspaniała uczona powiedziała kiedyś, że uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody wzruszające jak baśń czarodziejska. I tą myślą chciałbym się z Państwem podzielić na koniec, żebyśmy patrzyli na naukę, nie tylko fizykę i chemię, medycynę, ale każdy rodzaj nauki, jak na zjawiska baśni czarodziejska. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu profesorowi bardzo serdecznie za tą czarodziejską rzeczywiście opowieść pełną faktów. Ja zachęcam Państwa oczywiście do pytań, do zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do profesora? Pan rektor. Dzień dobry panie rektor, dzień dobry panie profesorze. Panie profesorze, czy pan pamięta, jakie oddziały zostały uruchomione w 1932 roku
w tym budynku, dlatego że Maria Skłodowska-Curie nie tylko odkryła to, co odkryła, za co otrzymała Nagrody Nobla, ale również jej zasługi dla medycyny były takie, że zaczęły powstawać wtedy pierwsze aparaty, które trudno nazwać aparatami, urządzenia do napromieniania, które są w tej chwili też do obejrzenia, te zdjęcia. Czy jakie oddziały powstały w tym, czy to są te same, które są aktualnie, czy też wtedy powstały inne oddziały w tym budynku, kiedy otwierano go w 1932 roku? Z tego, co pamiętam, tych oddziałów było kilka. Nie jestem w stanie wymienić ich wszystkich. To nie była taka liczba oddziałów, jak w tej chwili jest. Kojarzy mi się, że był oddział również ginekologiczny, taki jeden z pierwszych, który powstał, ale tutaj oczywiście Państwo, którzy zajmują się historią Instytutu Radowego od 1932 roku do współczesności, mogą mnie skorygować, bo mogą się mylić. Natomiast niewątpliwie tych oddziałów było zdecydowanie kilka. Nie było ich tyle, co w tej chwili. Także tylko tyle mogę panu rektorowi tutaj powiedzieć. Nie, bo ta idea, wie pan, leczenia chorób nowotworowych, która od niej wyszła, od Marii Skłodowskiej wyszła, to dotyczyła radioterapii, dotyczyła, prawda, stosowania te korki radowe, które stosowano przez wiele lat w leczeniu chorych na raka szyjki macicy czy w raku tarczycy, bezpośrednie napromienianie. I ja myślę, że taki oddział, wie pan, to był chyba na pewno wtedy w tym budynku, a nie wiem, czy była chirurgia, czy ona wtedy już powstała. Pan mówi o ginekologii, być może dlatego, że mówię tak, naświetlanie nowotworów szyjki macicy było przecież bezpośrednio z tych korków radowych, w związku z tym to było możliwe. Wie pan, ja przed laty, to było w stulecie drugiej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, czyli tej, którą samodzielnie otrzymała, była uroczystość na Sorbonie, związana nie z budynkiem, nie z powstaniem Instytutu, tylko z jej odkryciami. Miałem wykład na Sorbonie o znaczeniu odkryć Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju medycyny, dla medycyny. Równolegle francuski chemik mówił o znaczeniu jej odkryć dla rozwoju chemii. I wtedy spotkałem się z wnuczkami Marii Skłodowskiej-Curie. A nie wie pan, czy te, bo oni żyją, z tego co wiem, to było 10 lat temu, bo to był rok 2011. Oni są też naukowcami, no już nie mieli takich osiągnięć jak córka, która też, tak jak pan wspomniał, dostała Nagrodę Nobla. Czy oni kiedykolwiek byli i widzieli ten budynek tego naszego Instytutu Radowego? Zresztą te instytuty, jak pan pewnie wie, w tym czasie powstawały, nie tylko ten, który powstał w Paryżu, bo on był pierwszy oczywiście, ale na przykład w Indochinach, w Hanoi wcześniej powstał też Instytut Radowy, taki, czy taki właśnie, z którego celem było leczenie chorych na nowotwory. Czy pan wie, czy wnuczki Marii Skłodowskiej-Curie kiedykolwiek odwiedziły ten instytut? A ta plakietka, którą pan pokazał na tym drzewie, mówił mi profesor Kułakowski, że to nie jest ta pierwotna, nie dlatego, żeby podważać cokolwiek, tylko tamta chyba pierwotna niestety zginęła. W tej chwili ta, która się znajduje, oczywiście oddaje historycznie, ale to nie jest według tego, co mówię profesor Kułakowski, jak tam byłem kilka lat temu, to że to nie jest ta oryginalna, która została powieszona wtedy, kiedy ona też wkopywała, że tak powiem, to drzewo, które pan pokazywał. Ja jeszcze tutaj bym polecił przede wszystkim książkę, która się ukazała i została napisana przez kilka osób, które się zajmują m.in. historią Instytutu Radowego pod redakcją profesora
to w PIKach, tutaj pani dyrektor ją pokazywała, tą książkę. Tak, doskonała rzecz, tak. Rzeczywiście. Tutaj na pewno pan rektor oraz wszystkie osoby zainteresowane właśnie tą historią medycznej części Instytutu Radowego na pewno można znaleźć te informacje. Natomiast również o oddziałach. Natomiast odpowiadając na pytanie związane z tym, czy wnukowie widzieli, wiem na pewno, że Pierre Joliot był razem z żoną Anną przy Instytucie Radowym, gdzie złożyli nawet kwiaty pod pomnikiem babci i wiem, że byli w środku. Miało to miejsce chyba w 2019 roku, z tego co pamiętam. I oni na dwójkę byli na pewno. Natomiast w przypadku Heleny Joliot nie mam takiej informacji. Natomiast jeśli chodzi o Pierre'a, który jest biofizykiem, jestem przekonany, wiem na 100%, że taką wizytę razem z Anną. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To piękne wystąpienie pan miał. Wie pan, akurat tak się składa, że jestem co prawda pani dyrektor w Radzie Muzeum Marii Skłodowskiej, w tym Muzeum na Freta oczywiście. No, poprzednio też byłem w naszej Radzie, ale teraz nie wiem, czy pani ma w ogóle Radę naszego muzeum. Cały czas istnieje Rada, ta sama Rada. To pewnie pani ją przywróci. Natomiast wie pan, ta książka Jadka Towpika, ona jest rzeczywiście fantastyczna. Tam jest tyle wiedzy zawartej. Szkoda tylko, że no, sam biedny tak ciężko choruje. Profesor Towpik i wiele rzeczy już, tylko to, co przedstawił, jest do przeczytania. Sam nie jestem w stanie już wiele powiedzieć. No dzisiaj rozmawialiśmy właśnie z panią dyrektor o tym, że byłoby niezwykłym wydarzeniem, gdyby ta książka została wznowiona. No dzisiaj mamy, czy za chwilę mamy 90-lecie, a jeszcze za chwilę 100-lecie, więc warto pomyśleć może o wznowieniu i uzupełnieniu tej książki, żebyśmy mogli znowu się nią cieszyć. Może jeszcze nam się to uda. Oczywiście dobrze byłoby uzupełnić o właśnie tą historię z okresu II wojny światowej, jak funkcjonował Instytut Radowy, tym bardziej, że jest związane rzeczywiście z wieloma nazwiskami naszych profesorów z naszej uczelni. Zresztą przewijały się na zdjęciach u pana profesora twarze naszych profesorów, było widoczne rzeczywiście profesor Czyżewicz, Franciszek Czubalski, Krzysztołowicz i to byli bardzo blisko przy Marii Skłodowskiej, więc będziemy panie profesorze mogli uzupełnić rzeczywiście opisy tych zdjęć. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Pan dyrektor ma absolutnie rację. Medycy, którzy pracowali w instytucie w pierwszym zwłaszcza okresie, oni prawie wszyscy wychodzili z naszej uczelni, no bo skąd mieli się wziąć? Bo no dokładnie. Profesor Koszarowski także był związany w jakimś czasie z naszą uczelnią i wielu, wielu innych także. Że te połączenia naszej uczelni z kadrą, zwłaszcza kliniczną, były bardzo, bardzo, bardzo silne i troszkę żałuję, że dzisiaj jak był ten jubileusz, to zdaje się, że nie wiem, czy pan rektor nasz był zaproszony na ten dzisiejsze spotkanie, które się odbywało w centrum, czy tam teraz co się nazywa Narodowym Instytucie. Mówię na rentgena, nie na, dobrze, na rentgena to chyba się odbywało, ale widziałem się z nim w tym samym czasie, więc chyba nie był albo nie mógł być. Tak, dlatego też z okazji tego 90-lecia, przy okazji właściwie pokazujemy nasze zbiory i stawiamy sylwetkę Tadeusza Koszarowskiego w bibliotece naszej, w głównym budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnym przy czytelni właściwie. Także chwalimy się naszymi nabytkami świeżo opracowanymi, więc warto zajrzeć i zobaczyć, bo Tadeusz Koszarowski miał niemałe zasługi właśnie dla rozwinięcia i rozwinięcia tej świetnej inicjatywy, prawda, powstawania nowych instytutów radowych, nowych miejsc, placów takich badawczych instytucji po prostu. Także warto to prześledzić. Ja zachęcam do państwa jeszcze do zadawania pytań. Jeżeli nie ma, to ja może zadam w tej chwili pytanie, które mi się nasunęło.
Kto miał w takim razie dostęp do terapii radem, skoro rad był tak strasznie drogi? To jest takie pierwsze pytanie. Odpowiadając bardzo krótko, wszyscy. Wszyscy, bezpłatnie? Taka była idea Marii Skłodowskiej-Curie i powstawania Instytutu Radowego, żeby rzeczywiście badać i leczyć bezpłatnie. Niestety nie było to zawsze możliwe i były właściwie, można powiedzieć, takie dwie części Instytutu Radowego. Jedna to była taka, nie chcę powiedzieć, że lepsza, ale bardziej ekskluzywna, w której pacjenci bardziej zamożni mogli po prostu opłacić pobyt w instytucji i za leczenie. A druga była też, nie chcę mówić tutaj, że zwykła, ale była po prostu mniej ekskluzywna, gdzie nie trzeba było ponosić opłat. I to były takie właśnie dwa rozróżnienia. Oczywiście to też musimy pamiętać, że to nie było w ten sposób, że była, że ten gram rady to była wielka grudka, która wydzielała promieniowanie i tak dalej, ponieważ to było oczywiście, tak jak pokazywałem tą kasetkę platynową, podzielone, te ampułki były rozdzielane i ściśle określony czas naświetlania był, i oczywiście też im więcej wiedzieliśmy o tym, jak działa promieniowanie, to ten czas był skracany i tak dalej, później były też stosowane inne izotopy, ale wszystko zaczęło się właśnie od tego rada. Jeszcze kolejne pytanie, czy tylko rad może leczyć? Nie, absolutnie, to jest tak właśnie to, co mówiłem. Uczennica Marii Skłodowskiej-Curie, Margaret Perry, która odkryła Franz, pierwiastek również radioaktywny, który leży w pierwszej grupie układu okresowego, prowadziła z nim eksperymenty w Paryżu właśnie do zwalczania chorób nowotworowych. Miała wielką nadzieję, że to będzie jeden z najlepszych pierwiastków, który będziemy mogli stosować w medycynie. Niestety trans okazuje się bardzo mocno radioaktywny i on właściwie ten skutek terapii nie jest zaobserwowany, ponieważ od razu jest widoczny efekt niszczenia. Zresztą Perry straciła palce i umarła na chorobę nowotworową. Ale tutaj bardzo to, co jest ważne w pani pytaniu, to to, że córka Marii, Irena i Fryderyk Joliot-Curie, odkrywając sztuczną radioaktywność, umożliwili nam otrzymywanie nowych izotopów radioaktywnych, które nie występują w przyrodzie, mają różnego rodzaju czasy połowicznego zaniku i można było je też wykorzystywać w medycynie i w leczeniu. Oczywiście izotopy jodu, izotopy kobaltu, to są też pierwiastki, które były stosowane w leczeniu, może nie tyle w leczeniu, ale w leczeniu, w zastosowaniu w medycynie. Także to jest bardzo szeroka gama radionuklidów. Rozumiem, czyli szeroka też gama sposobów leczenia i właściwie możliwości różnych zastosowania. Dobrze, a wracając tak do Instytutu Radowego, czy ten elektromagnes, który został jako pierwszy zakupiony do Instytutu, czy on istnieje nadal, czy on został zachowany w jakiś sposób? Czy... Tak. Jest. Ten elektromagnes mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na Kreta 16. To nie jest całość, to jest pewna jego część. On znajduje się tam w dolnej części, z tego co pamiętam, muzeum. Jest to rzeczywiście przyrząd niezwykle imponujący, bardzo, bardzo duży, no ale też miał zastosowanie praktyczne, żeby to pole magnetyczne było rzeczywiście też spore. Także jest, nadal jest, jest eksponatem. A czy tabliczki istnieją tych fundatorów w instytucie? To można odpowiedzieć tak i nie, ponieważ nie wszystkie się zachowały. Tak, rozumiem. Dobrze, nie wiem, czy tam mamy jakieś pytania, które się nasunęły. Panie profesorze, one są, jak się wejdzie, jak tak, się tak, wejdzie, ja mówię, że nie po lewej stronie, większość tych tabliczek jest, pewnie nie wszystkie, ale większość tych tabliczek jest. Natomiast pani dyrektor, dzisiaj radioterapia to jest przede wszystkim o sztuczne promieniowanie. To, co jej córka wykryła i za co dostała Nagrodę Nobla. Wszystkie akceleratory nie opierają się, czy te promienie, które są stosowane, to nie opierają się na izotopach. Oczywiście profesor ma rację, że jod radioaktywny i tak dalej, ale wie pani, naświetlanie jakiegokolwiek nowotworu odbywa się z akceleratorów, które produkują sztuczne promieniowanie. Rozumiem, dziękuję bardzo dlatego też za uzupełnienie. Dlatego też ta Nagroda Nobla dla Ireny i Fryderyka była taką szybką nagrodą,
bo proszę zauważyć, że oni odkryli zjawisko sztucznej radioaktywności, którą nomen omen tak naprawdę profesor Hurwitz bardzo pięknie nazwał, że jest ona promieniotwórczość zwykła, tylko tyle, że na sztucznych izotopach niewystępujących przynajmniej. Odkryli ją w 1934 roku, a już w 1935 otrzymali Nagrodę Nobla, bo to jest właśnie to, co pan rektor powiedział. Niezwykła szybkość zastosowania tych radionuklidów sztucznych właśnie w medycynie. Stąd tak szybko Nagrodę Nobla. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Wracając do Marii, ja chciałam jeszcze zapytać, co kierowało Marią właściwie, że odmówiła opatentowania swojego odkrycia? Tak naprawdę. Idea piękna nauki. I ja może nie wszyscy, jestem przekonany, że nie wszystkie osoby się ze mną zgadzają. Znam sam osobiście jednego pana profesora, który podważa tą tezę, że Maria dla idei właśnie nie opatentowała tego zjawiska. Uważa wręcz, że no była właśnie mocno, bym powiedział, infantylna i z Piotrem nie przewidywali tych dalekich skutków od swojego odkrycia. Natomiast ja będę się bardzo mocno trzymał tej teorii, tej tezy, o czym świadczy również praca Ireny i Fryderyka Joliot. Przecież Irena i Fryderyk już doskonale wiedzieli, co się wydarzyło po odkryciu radium polowym, jak ruszył cały ten przemysł radowy, ta maszyna radowa i tak dalej. Natomiast Irena i Fryderyk, odkrywając sztuczną radioaktywność, też opisali to odkrycie natychmiast w periodykach naukowych, nie patentując, nie czerpiąc korzyści finansowych. Ktoś inny skorzystał po prostu. Ktoś inny na tym skorzystał, więc nauczeni poprzez doświadczenia wcześniejsze swoich rodziców, mogliby przecież opatentować to zjawisko. Ja tak myślę sobie, że ci naukowcy z tamtych czasów, o tamtych czasach mam na myśli XIX-XX wiek, większość z nich była ludźmi, którzy właśnie pracowali dla idei piękna nauki. Chociaż oczywiście nie wszyscy byli tacy, którzy czerpali z tego korzyści finansowe, jak na przykład William Crookes, który był jednym z tych angielskich uczonych, który rzeczywiście patentował swoje odkrycia. Zresztą dorobił się na tym niezłej fortuny. Ale tak naprawdę tacy uczeni jak Niels Bohr, jak Ernest Rutherford, jak Lisa Meitner, Otto Hahn, oni właściwie nigdy tych swoich odkryć nie patentowali. To był też inny czas, był to czas robienia nauki dla piękna, dla zabawy. Irena Żelepili kiedyś powiedziała, że najpiękniejsze doświadczenia to są nie te, które trzeba wykonać, ale te, które są po prostu, które dają największą frajdę na początku. Więc to jest to, myślę, to podstawowe motto, które kierowało Marią Skłodowską, która zresztą na koniec podawałem ten cytat o baśni czarodziejskiej. Tak, to wspaniałe, więc co pan opowiada. Dobrze, żeby było tak właśnie realne, jak to Maria ujęła i dlaczego się zajmowała tą nauką. Panie profesorze, no, serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy państwo jeszcze mieliby jakieś pytania, ale zapewne dużo odpowiedzi, wiele odpowiedzi na nurtujące państwa znajdziecie w tej książce pana profesora, autorstwa profesora Tomasza Pospiesznego, w najnowszej książce Zakochana w nauce. Czy możemy się spodziewać jakiegoś odkrycia w książce Marii, o Marii? Oczywiście, to jest, proszę państwa, także nigdy Maria, jestem o tym głęboko przekonany, nie powiedziała ostatniego słowa. Ja Marią Skłodowską, może zabrzmi to dość dziwnie, ale właściwie zajmuję się prawie całe życie, bo już jako mała, młody uczeń byłem nią zafascynowany. I za każdym razem, prowadząc badania w archiwach, znajdujemy nowe rzeczy. W tej książce między innymi udało się dotrzeć do pięknych wspomnień kucharki, która pokazuje Marię Skłodowską chwili zupełnie z innej strony. Nie jako ta niedostępna uczona, która jest taka skupiona na pracy naukowej, ale jaka taka bardzo właściwie ciepła, otwarta osoba, która potrafi zachwycać się na przykład ślimakiem znalezionym w kanapiorze. I właściwie nie dawać żadnej reprymendy swojej pracy. Są piękne wspomnienia jej szofera, który opowiadał wiele razy, jak jechał samochodem i policja ich zatrzymywała razem z Marią Curie.
i kiedy nie miał racji, wiedział, że złamał przepisy ruchu drogowego, Maria nigdy się nie odzywała, uważając, że musi ponieść konsekwencje za to, co zrobił. Natomiast kiedy miał rację, wychodziła z samochodu i sama przecież miała prawo jazdy i zawsze dyskutowała z policjantami, argumentując to tak dokładnie i dobitnie, że rzeczywiście puszczali konsekwencje, takich żadnych nie było. Udało się dzięki Muzeum Curie w Paryżu dotrzeć do pięknych listów wymienianych między Marią i Bronisławą z czasu, kiedy obie myślały o tym, żeby zacząć studia. Co ciekawe, proszę Państwa, wcale pierwszym miejscem wyboru nie był Paryż, ale Petersburg. No to dosyć proste, było tam po prostu taniej niż w Paryżu. Także takich informacji, które po raz pierwszy gdzieś się pojawiają, trochę jest. Rzeczywiście Archiwum Curie w Paryżu, myślę, ma ich jeszcze sporo i gdyby więcej czasu na to poświęcić i szczęścia, bo to też jest ważne, że trzeba natrafić na odpowiedni dokument, to rzeczywiście można by było jeszcze wiele, wiele rzeczy powiedzieć o Marii. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Na zakończenie chciałabym tylko podsumować, że obyśmy nigdy nie zapomnieli o naszej wielkiej uczonej, o jej zasługach, żebyśmy pamiętali, ile ona była Polką. Maria Skłodowska-Curie. Do widzenia Państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.